muszę trochę ponarzekać, jak taki typowy Polaczek. Muszę unormować... W ogóle dzień dobry, cześć, no, Remek z tej strony. Codziennie o 16 możecie mnie tu zobaczyć, subskrybujcie ten kanał, mi nie... Ponarzekać sobie muszę troszkę, ponieważ muszę unormować swoje życie. Unormować chodzenie spać o normalnej porze i wstawać o normalnej porze, tak jak sobie zaplanowałem. A należę do tych ludzi, którzy jak sobie coś zaplanują, to się wkurzają. Zaplanowałem sobie, że będę wstał wcześniej. Mamy dzisiaj piątek, wstałem późno, bo nie o 8, 9, czy nawet 10, a dopiero 10 z groszem. Tam 30 chyba. Wiadomo, trasa, zmęczenie, Kraków tam i z powrotem tego samego dnia i dość intensywny dzień i rozmowa i tak dalej. Rafale, Soniku, spokojnie, to nie twoja wina? To moja wina. Tak czy siak, za każdym razem, gdy sobie coś zaplanuję, a to coś mi nie wychodzi, a to się często zdarza, to jednak szczypie mnie ta dupcia i myślę sobie, kurde, no, Remigiusz, no nie tak się umawialiśmy, no. No ale jak to się tak nie umawialiśmy? No ale miałem wstawać wcześniej, no. No ale ty jesteś stary, ty jesteś nocnym Markiem. No ja wiem, ale chcę to zrobić. Nie ma opcji. Nie masz rady. Nie! Zrobię to! Zrobię to! Wiecie, komu udaje się wczesne wstawanie? Szumiemu. Tak, temu panu. Wbijcie do niego. Aha, zobaczcie sobie. Żartowałem! To jest też śpioszek. Ale Szumiś, serdecznie cię pozdrawiam i czekam na nowy film. Szymon szykuje dla mnie jakąś niespodziankę, o której mi nie chciał nic powiedzieć. Powiedział tylko, Remigiusz, czy ty w sobotę o godzinie 13 masz czas? No to ja na to, no tak, mam czas, Szymonie, mam czas, Szymonie. A co szykujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Jestem ciekaw, co Szymon wymyślił. Więc wbijajcie na jego kanał. Subskrybujcie jego kanał, tam dużo ciekawych rzeczy robimy. Często razem, czasem sam Szymon coś tam ciekawego robi. Więc wbijajcie do niego, zobaczcie, jak to wygląda. Koniecznie. Chciałem dzisiaj rano z Agatką powiesić karmnik, przepraszam, nie karmnik, domek dla ptaków, ale nie mam już na to dzisiaj za bardzo czasu, Agata też jest zajęta i zrobimy to w sobotę, mam nadzieję. Od małego w moim domu rodzinnym zawsze dbaliśmy o to, żeby był karmnik, żeby było jedzonko dla ptaszków i wiadomo, że tam można oczywiście polemizować teraz, czy te ptaki powinno się dokarmiać, czy się nie powinno, ale jest to fajna rzecz, taki domek. Powiesić na drzewku, nasypać trochę karmy. Fajna rzecz. Jadę. Będę miał zaraz spotkanie w Get Hero. Będziemy tam gadali o kilku ważnych kwestiach. Trzeba działać. Kurde, warszawski styl tu widzę. Wrocław, a jednak premium. Ale masz szczęście, że przyszedłem. To jest zdziwienie. Ja coś tam słyszałem, że macie być. Siema, cześć. Siema. Kurde, jak tu ładnie mają. Ja pierdziu. Nie no, byłem tu, już wiem jak to wygląda. No ale mają naprawdę siedzibkę dorąbaną. Gorsze jest to, jeśli człowiek nie jest przyzwyczajony do danych ekspresów. Ale da radę. Kolejny dylemat, tu są czyjeś kubki, nie wiem, które mogę brać. Ten jest taki uniwersalny. Teraz? Kawa. No, kawa. I co? A mleko? No i... A, jestem tu dzisiaj na spotkaniu, bo mamy tam kilka rzeczy do ustalenia, takich technicznych, bo jak pewnie sami wiecie, bądź nie, poza moim zespołem i poza tym, że działam na YouTubie, robię to tak jak robię i tak dalej, często są też różnego rodzaju współprace. A tym właśnie zajmuje się na YouTubie Get Hero. Gadamy sobie z Dobrzankiem, bo czekamy na spotkanie, które powinno się zaraz odbyć. Bla, bla, bla. Dobra, to dziękuję. Na razie, no. Cześć, papa. Jo. Dobra, będziemy w przyszłym tygodniu tam wam ustalać, jak kontakt, już parę jasne. Ej, mordo. Mordo, ej, mordo. Kto to jest? Kto? Nie wiem, jakiś nowy? Nie wiem, boję się odezwać, stary. Usiadł tu i się boję gościa wygonić. Siedzi tu już od 3 dni. Chłopaki, to ja. Kinder się przefarbował! Ale masz fajne cięcie z boku. Takie... Podoba się? Takie ostre. Ostre cięcie. No. Fajne, ja. Dobrze to wygląda. Czekaj, ze światłem, ze światłem. O. Dobrze to wygląda. Kurde, blondyn. Napiszcie komentarze, czy wam się podoba. O. Mi się podoba, mi się podoba. A wy piszcie komentarze, czy wam się podoba. Mamy blondyna na sali. Dajcie pauzę na chwilę. No, Szumiś musiał pożyczyć mi spodnie, bo mam złe. Dzięki, Szymon. Spoko. A dawno swoich nóg nie widziałem. 3, 2, 1. Na krzywy plecy, bardzo ładnie. O, czekaj, stój. Obślizgują się palce. No, za te nóżki zapałem. O, on daje radę. I postaw kamerę statycznie, Bartek, żeby się nagrało to zdjęcie. Robimy
robimy foto. Takie foto, na którym będzie 6 razy Juszów. Napociłem! Ten influencer marketing to jak najbardziej ciężka praca. Ci na budowie to mają się lekko. Halo. No chyba go po... Głupi ciul. Mogę spodnie już? Proszę. Mam paczuszki, ale muszę szeptać, bo teraz Szumi nagrywa jakiś film. Więc musimy dzisiaj zrobić cichy unboxing. Więc chodźcie bliżej, dobrze, cześć. Nie mam pojęcia, co to jest za paczka. Zaraz się dowiem. Cichy unboxing. Cichy unboxing. Serio? Trzy opakowania? A, kupiłem case'a do GoPro, bo w ostatnim filmie z najgłębszego basenu na świecie brakowało mi. Zgubiłem po fakcie. Znałem jeszcze coś od Xboxa. Ale zajebisty pad. Ej, no mega jest. Naprawdę jest mega. Ja muszę się zamknąć, bo im przeszkadzam. Właśnie zbieramy się na imprezkę do mojej siostry Wiktorii. Będziemy opijali jej wyprowadzkę. Tak, moja siostra się musi wyprowadzić z mieszkania aktualnego. Niestety. Bywa, no bywa. Zresztą nie wiem, czy widzieliście na kanale Szumiego. Pomagał jej w tej przeprowadzce. Saluknijcie, jak to wyglądało. A przeprowadza się Wiki z kilku prostych przyczyn. Między innymi dlatego, że mieszkanie, w którym teraz mieszkała, jest zresztą moim mieszkaniem, które chciałbym zacząć wynajmować. No i jest dużym mieszkaniem, więc po pierwsze Wiki chciała coś mniejszego. Ale też zarazem coś, co będzie po prostu bliżej Tandera, bo strasznie długo dojeżdżała, bo jeździ pół godziny w jedną stronę. No wiadomo, znajdą się tu i tacy, którzy dojeżdżają i godzinę, albo i ponad godzinę. Napiszcie w komentarzach, ile dojeżdżacie do swojej roboty albo do szkoły. Tego jestem ciekaw. No do szkoły to chyba nie za bardzo wszyscy jeszcze, nie? Ale napiszcie, ci, którzy dojeżdżają, jak daleko macie do roboty. Guzik mi strzelił. Wiecie, tu miał być guziczek i go nie ma, zniknął. Nie no, muszę Agatę prosić o pomoc. Nie da rady. To się nazywa styl. E? Złote agraweczki. A agraweczki rymują się z... Nie. Opiszcie w komentarzach, z czym wam się rymują. Mi ze znowu z brzydkim słowem. Cały czas brzydkie słowo. Cały czas. Dojechaliśmy. I ostatni raz w tym mieszkaniu Wiki dzisiaj mieszka. Pada śnieg, pada śnieg. Dzwonią dzwonki sań. Halo. Łaś. Mikołaj, siema. O, siema, kto to? To nie Wiktoria. Wow, cześć, cześć. Herbata, nie? No. Wiesz, po prostu pokładę. No tak, no bo on chce też. Wszyscy krzyczą. Czego się wyprowadzasz? Bo mam za daleko do pracy. Tylko dlatego? Czy zająć? A co, jakiś sąsiad zły czy coś, nie? Nie. Psy szczekające? Nie. Nic? Serio? Wolę tu mieszkać, ale... Co mówisz? Chcę być bliżej nas. Nas? Mhm. Wszystkich. Arek, mama dzwoni i pyta, co było w zamrożonym pudełku. Było sfotoshopowane zdjęcie, jak stoisz obok Arka. No to, ale to jest normalne zdjęcie. Nic złego. Macie pozdrowienia wszyscy oprócz Arka. W ramkę se to oprawisz? Co? Mamo, ja muszę kończyć. Zdrowie! Zdrowe szoty! Imbir, kurkuma i wszystko inne. Zdrowie! Mango? Z jajkiem? Pulpa mango, a my... Co to k***a jest pulpa? Co to jest pulpa? Miąż, czemu nie powiesz miąż? Pulpa! Ty, dawaj więcej! Ten nos k***ki, no jak wielki, jak... Ale wielki nos, pa! Już jak Baba Jaga wyglądam. Co jest?